Okej, czyli po prostu przeszedłem przez górę. Mogę tu wrócić. To jest ołtarz? Nie, to jest... W sumie nie wiem co to jest, ale wydaje mi się, że gdzieś już to widziałem. Dobra, czyli to tutaj muszę przyjść. Do tej wieżyczki śmiesznej. Teraz mam nadzieję, że Lidia ogarnie, co ja chcę zrobić. O, tam są jakieś kamienie. To są nowe kamienie, tak. Zapiszę przed tym. Wiem, że tak będę miał zapis przy wejściu. Ale mimo wszystko wolę mieć zapis przed też. Krab błotny! Łomatko. To naprawdę on! Okej, Lidia. Where the fuck are you? Może się znajdzie jak wejdę, ale... Jak nie, to słabo. No jest, dobra. Słowiki, prawda czy fikcja? Zaraz przeczytam. Uhu, ale diadem! Masz w szkielecie coś jest może? Nie. Ale te słowiki, prawda czy fikcja, muszę przeczytać. Może niektórzy zrozumieją dlaczego. To są złodzieje? Muszę sprawdzić, kim jest ta noknika. Chyba, że jest nocnica rzeczywiście. Wydaje mi się, że jest jak noknika. Wiesz, to byłoby nokniki, a nie nocnicy. Nie, muszę gdzieś znaleźć, jak jest w oryginale. Bo jeżeli to jest, chodzi o rzeczywiście noc, to może mieć jakiś sens. Nie wiem, jakby to było w tym momencie w oryginale, ale naprawdę miał night, a słowik to jest nightingale po angielsku. Więc jeżeli to się wzięło od ptaków jakiś, to w połączeniu właśnie z nocnicą mogły wyjść właśnie nightingale.
Okej. Ciekawe. Nigdy czegoś takiego nie widziałam. Co masz na myśli właściwie? Takie pomieszczenie, czy nie wiem. Musisz być precyzyjna, Lidia. Mówię, że nigdy czegoś takiego nie widziałaś, ale czego takiego nie widziałaś? Nie podoba mi się to. Mi też średnio, ale. Co to było? To jest nekromanta, kurde. Czy my tutaj mamy jakieś książki ciekawsze? Krótka historia Cesarstwa, tom trzeci. To o czym? Markart. Klęska pod Ajonią. Wiem, Ajonit. Ale Ajonia jest ciekawsza. Niż jakiś Ajonit. Co to jest? To medala? Tylko trzeba to trafić w ogóle. Pewnie tego nie można w ogóle podnieść. To są jeszcze jakieś książki, ale pewnie nic ciekawego. Jak znam życie. Może tylko przejdę. Czy ja miałem księgę Deedr? Chyba jeszcze nie. Nie mam pytań. Dobra, chyba dalej idę. Kurde. Czekaj, mi się nie kończy manami, tak. Oh, shit. Kree! Prowadzi mnie Nerevar. No to ja mam cię prowadzić. Jeszcze nekromantą. Ja jestem Nerevarem. Ja się z Nerevarijczykiem. Gdzie jest Lidia w ogóle? Nigdzie nie widzę. Where the fuck is Lidia? A nie spłoniesz żywcem. Co to było? Tu jest Lidia. Co ona tu robi w ogóle? O kurde. Zaczynają się pojawiać naleciałości z innych gier, nie wiem czemu. Na przykład próba otwarcia, a jak się punkę zapłacą, e. Kurde, muszę się cofnąć do tego. Dobra, tam.
Tutaj nic nie było przecież. Czego, że mogę na przykład... A, tutaj nie ma przejścia nawet. O, dobra. Nigdy czegoś takiego nie widziałam. To nie mogę pójść sobie w tą drugą stronę. Ale sobie mogę na przykład przetestować. Znowu to. Nie podoba mi się to. Odsuń się ode mnie. Mówię, odsuń się ode mnie. Tu jest. Okej. Okay. Oh shit. Leczenie. Ja tak byłem. Bo to jeszcze mnie z tyłu. No. Czyli chyba ktoś go wskrzesił w takim razie, bo kopka pobiła po sobie po tych skrzeszonych. Tak, i zawsze mądry Polak po szkodzie, teraz oczywiście nie zapomnę zapisać. Dobra, książek mi się nie chce zbierać, tam też są same książki, nie chcę mi się zbierać. Tu były kiedyś miksturki. Jest jeszcze ludzkie serce, ale miksturek nie widzę teraz. O, jest jedna. Tam jest miksturka, ta druga. Dobra. No, w każdym razie już ważne, żeby próbowałem te... zwoje. Cholera. A, dobra, to jest jak jakiś ten... Jakaś popierdółka. To chyba największy impet mają jednak moje... Nawet na pomiar, ale... Dobra, dajmy na to, że leczenie. Nie sama ta inwestycja, tylko to rzucenie. Tak jak teraz właśnie na płyniach było, widać, że rzucałem płomienie i one zdawały więcej niż potem overtime. To może być jakiś związek z tymi masterkami, które mam wzięte. Tu mój trolek gdzieś był. Aha, by się zbugowała szafka. Nie chciałem kupla, chciałem przejść kredy, same dobra.
Czaszka śmiesznie tak skacze i pływa. Kurde, nie to. Wciąż. Kurde. Wszystko przez co mi się mieszają te spele. Widziałam te pomniejsze uzdrowienie. Leczenie na obu. Ktoś go właśnie wskrzesił jako zombiaka? Tak. Dobrze zdążyłem go. Przeszukać najpierw. To się przynajmniej wskrzesił bez itemków. W sensie tak nie miało różnicy, bo Lidia go zaciekała w 2 sekundy. Co to jest i czemu tego nie mogę wziąć? Przed kim, bo cię nie widzę. A, tu jesteś. Stół alchemiczny. Wow. Ciekawe do końca to prowadzi. Oj. Nowy zapis, no. Tam były jakieś drzwi zamknięte. Bandyta i nekromak. Śmiesznie. To jest chyba bandyta, to jest nekromak. Wow, ale mocno nie biją. W sensie, jak opuścić ten most? Dobra, uleczę ją, do. Zaklęcie lecznicze? I co? Płomienie? Nie płomienie. Iskry, żeby mu manę wdrainować. Kurde. Dobra, że poniżej pół hapa. Niech tylko nie miał manę, to... Dobra, jeszcze chwila. Jeszcze na creep. Gdzie on jest? Dobra, trafiłem go. Teraz iskry. Nie, płomienie. Podpalę go po prostu. Okej.
O, ale to jest to fajnie wyszło. Aż normalnie zrobię screena. Teraz trochę z tych stalowych, a spoko. W sumie to sporo razy spudłowała chyba. A co z tym bandytą? To w końcu był bandyta, czy to po prostu jakiś ożywieniec? Oj, czaszkę wziąłem. Lidia też pozbierałabyś swoje strzały. Czy jakiś pierścień w ogóle? Używany oczywiście. Chyba nie. A tu jestem, spoko. Co to na te drzwi, które skrzyczał przejść? Ok. To zapisuję. Jesteś Lidia? Lidia? Kurna. Gdzie ona znowu siedzi ciało? Albo co ona robi? Lidia! Wciąż tu jestem. Oddam ci to. Jarl uznał cię za osobę wielką. Tytuł Tana to wielki zaszczyt. Wiem. I dowód będę dźwigać twoje. I nie ciężary. Jestem przez to dumny z tego, co zrobiłem w Białej Grani. Powiem to po raz 548. Daj. Daj. Wszystkie. Też mogę dać. Aczkolwiek mnie i tak nie będziesz używała. Tego pewnie też nie. Ani tego. A nie, to jest... O! W końcu znalazłem takie coś. To daj to do faworytów. Prowadź. Zapis jeszcze raz na tym samym. Dobra, idziemy dalej, 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 dalej. Go, go, go! Jazda potrzebuje więcej dusz. Ostatnia ofiara umarła, zanim można było zebrać esencję. Nie możemy tak wcześnie sprzątnąć kolejnego wieśniaka z powierzchni. Mówiłam, że masz wszystko dobrze przygotować. Po prostu poświęcimy kolejnego ucznia. Na przykład Herlona, to nie będzie wielka strata. Tak, nada się. Już więcej nie chcą zrobić. Grief! Ona naprawdę to zrobiła znowu. Zapała kostur i... miecz. Bo uznała, że jest silniejsza. Bo rzeczywiście jest.
Gdzie jest gwiazda? Gdzie jest gwiazda? W komodzie? Kuźwa, gdzie jest gwiazda? To jest to do przywoływania? Chyba tak. Okej. Muszę iść dalej. Ciekawe ile jeszcze w takim razie. Nie, to jest leczenie, kurde. Kurde. To jest, na czym stoisz? Szkielet. To jest jakieś puste cele. Może w jakiejś jeszcze... Nie, jeszcze nie ma więźniów tutaj. Wszystkich przerobili na duszę. O! Żeby się zbliża jakaś ciekawsza walka, czy to tylko takie pitu-pitu kolejne? Kolejny pitu-pitu chyba. Nie wiem, ale ona naprawdę to robi. Ona naprawdę łapie dwie bronie i leci z kosterem odmrożenia. Kuźwa. Uhu, nie żyje. Gdzie jest to leczenie? Zacznijmy od tego, że muszę ich wszystkich oszołomić. Tym. Potem się leczyć. A nie zdążyłem. O matko. Dobra, jeszcze nie jestem megatankiem, szczególnie bez zbroi. Brytyjczycy mają taką ciemną skórę. W ogóle to może się w końcu nauczę tych dziwnych czarów, które mam w księgach. Księga czarów przywołania Tronacha Ognia, na przykład. To na przykład. Jasnowidzenie znam, iskry znam. No i teraz mogę na przykład wziąć... Przywołanie Tronacha Ognia. Co będzie mnie to kosztować? Nie, to jest na lewej, więc... Ten się w końcu pojawił, czy nie? Kurczę, muszę... Tutaj. No kurde! Daj mi spróbować go przywołać. Ja chcę się w końcu nauczyć, jak to się robi. Tam jest ta trona. Nie ty! Kurde! Dlatego leczę. Dlatego to zrobiłem.
Dziękuję. Dobra. Ale to nie było głupie, że bandyta, nie, to, że bandyta powiedział do Lidii dziękuję za to, że go zabiła. Czy właśnie bandytka powiedziała do Lidii, podziękowała jej za to, że ją zabiła. To mi się spodobało akurat. To jest gdzieś bardzo, bardzo tutaj. Czemu ten pokazujesz tak bardzo, bardzo tutaj? Zaraz. MJ. Czarna gwiazda, to jest to. Szukaj gwiazdy Azury. Okej, okay, i teraz ja tak. Nie, wy... O, i też działa. Czyli tak, teraz w moim stroju... Nie. W moich różnych... Burczy się coś takiego drogiego. Ale znalazłem już to? Chwila, nie, bo nie dostałem nic w queście. Czarny klejnot duszy. I to jest to, co ja wyciągnąłem z niego przecież. Niby jakaś mega ciężka walka, to może... Chyba mnie atakował od samego początku. Się za bardzo skupiłem na tym, żeby... Dobra. Co z Lidią, wiesz? Klęczy? Już? Jak on to zrobił? Kurna. Lidia. Ja pierdzielę. Klęczy na! Tak. Jestem jeszcze z tym Atronachem, ale chwila, ja zapisałem przed czy po przeczytaniu ksiąg. No to przesłanie. Tak. Przedmioty, księgi.
No i dajesz. Ja się przerzucam chyba normalnie na płomienie. Prawa, lewa. Dup. Ja żyję jeszcze, dobra. Już się bałem, że nie zdążę. Gdzie jest ta Agneza? Hej, ostrożnie! Tu gdzieś. Nie wyobrażasz tych mocy, jak się płacę. Gdzie? Do cholery. Może pode mną? Nie tutaj. Po prostu ona się wtedy ułoży. No. Idealnie popchnie gościa. Dobra, teraz się chyba pozbyć tamtej reszty. No tutaj nie ma tej gwiazdy, ewidentnie. O, tu jest! Racja, przecież to jest pokazane jeszcze przez strzałkę, tak in-game. Tu jest gwiazda Azury. Pęknięta gwiazda Azury. Malen, to jest ten zły. Nie żeby coś, ale on był sam sobie winien tego, co się stało. Wow! Normalnie... Właśnie odkryłem, komu to dam. Proszę pani. Osłaniam cię. Będę dźwigać twoje ciężary. Nie, będziesz moim tankiem. Proszę, w prezencie. Ruszajmy więc. O, ale nie chcę na razie tak chodzić. Może kiedyś się na to przerzuci. Nie zgadnę, wyjdę na szczycie tej wieży obok. Skąd ja wiedziałem? Tam jest ten kamień. A stąd co mogę? Do wody skakać. O, oh, shit. No cóż. Muszę poćwiczyć skakanie do wody. Może nie w tą stronę w takim razie? Znowu.
Muszę... nic nie muszę. Wiem, jak mogę to zrobić, tylko nie boję się w Trolidie. Dobra, tutaj mogę spokojnie raczej. Co tu się dzieje? Szkielet ma problemy z pływaniem. Ból, 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 ból. Ale łososi. Kamień damy. Motylek! Chodź tu, chodź tu, chodź tu. Nie, motylek! Ucieka mi. Drugi też, a są już za wysoko. Trzy motylki. Kurczę. Nie. Chcę się zyskać zdrowie kondycję. Nie, dziękuję. Złapałem go, czy nie? Złapałem, dobrze. Okej, teraz... Dobra, może nie ryzykuję tak? Tylko zaryzykuję tak. Czemu mam bieżącą lokację w ten sposób? Dziwne. Ja chcę tutaj. Jacy wrogowie, nie ma żadnych wrogów. No kto mi tutaj znowu udaje, że jest moim wrogiem? Zębacz, naprawdę oni... Nie. Nie. To nie może być prawda. No co zrobi się teraz? Jasne, przecież można spróbować. Kurczę, płynnie w tą stronę, co trzeba tam. Jest Lidia do cholery. O, już ją słyszę. Tu jest! Ciekawe, z czym się napieprzą. Oh yeah. Teraz zabiję... kraba błotnego! Nie, naprawdę. Teraz będzie polować na zębacza. Chodźmy stąd, ja chcę już zrobić szybką podróż. Ale Lidia, ja chcę szybką podróż. Chodź, podróżujemy sobie szybko tutaj.
Dobrze, ale gdzie ona jest? No ja wiem, że ten i tego jest, ale... Kurde, znowu będę musiał je szukać potem. No tak. Wiem, ja to muszę zrobić jak z tego, z tornada. Trawy powietrznej, przepraszam. Chyba nie złapałem tego łososia. Nie, nie chcę. Aczkolwiek muszę przyznać, że Kamidame ma bardzo fajną wysepkę. Okej. Okay. Przynajmniej się znalazła Lidia. A, ja jej leczę. Dobry jestem. Chyba tak, żeby... nie wiem, co robić. A, to sobie można się pozbierać. Łuski zębacze, nie wiem, przecież najpierw zęby łuskacze. I teraz... Tu. Tak. Jak mi teraz się zgubili, ja to normalnie ją chyba ukatrupię. Nie no, oczywiście tego nie zrobię, tylko tak się odgrażam. O, jesteś. Dobra, chodź moja droga. Gwiazda Azury! Wiedziałam, że pani Zmierzchu nie przysłała cię bez powodu. Oddaj mi ją. Poproszę Azurę o oczyszczenie gwiazdy, by odzyskała swój dawny blask. Jo! Złączy się z Azurą. Daję, że chcę zobaczyć. Azuro, Matko Róż, bogini świtu i Zmierzchu. Twój wybrany czempion zwrócił ci gwiazdę. Sama chcę z tobą porozmawiać. Ułóż dłoń na ołtarzu, a usłyszysz jej głos. Witaj, śmiertelna istoto. Korzystając z mojego przewodnictwa, udało ci się przejść przez zasłonę Zmierzchu i ocalić moją gwiazdę przed Malinem Warenem. Lecz jego dusza wciąż kryje się gdzieś wewnątrz, chroniona przez zaklęcia. Dopóki nie zostanie ona zniszczona, mój artefakt będzie dla ciebie bezużyteczny. Ostatecznie gwiazda pogrąży się z powrotem w mojej krainie. Przyjmie ją próżnie otchłani. Obawiam się jednak, że nie masz tych 100 albo i więcej lat potrzebnych, by tego doczekać. Nie. Pozostała już tylko jedna możliwość. Wyślę cię do wnętrza gwiazdy. Wygnasz stamtąd duszę Malina. Okej.
Daj mi znać, gdy będziesz gotowa, śmiertelna istoto. To będzie ciekawe. Lepsze przed, na pewno. Masz dość determinacji, by wkroczyć teraz do gwiazdy i unicestwić duszę Malina Varena? Tak! Nie trać wiary, śmiertelna istoto. Będę nad tobą czuwać. Wiedat, kozae młodzień. A, moi uczniowie przysyłają mi świeżą duszyczkę. Dobrze, zdążyłem już zgłodnić. Fajne to. Zaraz, coś mi w tobie nie pasuje. Kimże jesteś, by stawiać mi czoła? Przekroczyłem granicę śmiertelności, splunąłem w twarz Dedrom. Teraz to moja kraina. Zbyt dużo poświęciłem, by dać ją sobie odebrać. Co z tego? O cholera. Na! Ul! A! Ale ja nie chcę liczyć z dremorami. Walą mnie dremory. To chyba nie zadziała akurat, ale... Okej. A jeszcze jakieś leczenie? Ale nie mam leczeń, no trudno. Nie o to chodzi, mi chodzi bardziej o to, że nie miałem tego w favoritach. Przywracanie, dobra, teraz bym musiał się wyleczyć. Tymczasem jeszcze... Gdzie mam te mikstury? To są mikstury. Nie porażenie ogniem. Teraz też mi nic nie zrobią. Składniki, nie składniki, pożywienie. Także muszę jeszcze całkowicie wyleczyć. Może nie całkowicie, ale... I leczenie. Dobra. Ale niech ich atona masakruje. Ja się zajmę tym gościem. Czy ja mam jakieś fajne bronie w ogóle? Teraz przy sobie. Gorkowy sztylet, świetnie. Zadźgam gorkowym sztyletem, może mi... W ciągu 7 sekund tylko. O, to trudno, no musiał... Zresztą serce napieprzać. Lecz się! Co z moim matronachem? Swojego matronacha?
Muszę chyba odzyskać magii trochę. W takim razie skończyłem się po prostu. Dobra. Tu mam jakieś mniejsze magie. Najpierw atronę. A w sumie mogę zrobić naraz. Niech będą już. Nie do chiosta, nie to coś ma odporność na ogień. Serce Dedry. Można że raz nimi. Ale to są tanki, ja jestem magicznym tankiem, patrz. O, widzisz, mogę sobie skakać. I nic nie robisz. Ja tronach na coś. Słabego cela teraz. A skończył się chyba. Dobra. Kończy się bawić. Koniec zabawy. Odporność na ogień ostatnia, magia. Teraz to mi się już magia nie skończy. O cholera! Kurde, zbugowało mi się i nie wziął mi leczenia do obronki. Ja pieprzę. O, za długo się z nim bawię. Dobra. Masz dość determinacji, by wkroczyć te gwiazdy tak. I unicestwić duszę Malina Walena? Tak. Nie trać wiary, śmiertelna istoto. Będę nad tobą czuwać. A, moi ucznie, zaraz. To moja kraina. Nie pozwól sobie odebrać. Na! Śmiertelna istoto. A! Co? Przepraszam? Jakim cudem przepraszam? A, on miał jeszcze... Nie rozumiem w sumie czemu. Wcześniej nie był w stanie po prostu. Masz dość determinacji, by wkroczyć teraz do gwiazdy i unicestwić duszę Malina Warena? Tak. Mogę. Nie trać wiary, śmiertelna istoto. Fiona, będę nad tobą czuwać. A, moi uczniowie przysyłają mi świeżo... Zaraz. Coś mi w tobie nie pasuje. Kimże jest? Teraz to moja... A, to moja kraina. Nie pozwolę jej sobie odebrać. Dobra, czyli tak, są trzy dremory. Ja sam chętnie jestem gościem. Okej, czyli teraz mogę sobie przyzwać... Tak, mogę sobie przyzwać, fajnie.
Teraz będzie Kree, czyli Kree to jest skazany na śmierć. Kree! Nie, teraz muszę sobie manę uzupełnić. Magii. Dobra, mogą się dodatkowe magie. Kurde, co wypiłem z rekondycji jakąś. Gwiazda może się już oczyścić. Nie martw się, śmiertelna istoto. Odeślę cię z powrotem, nim ulegniesz oczyszczeniu. A, ale chcesz zabrać to wszystko? I z niego też. Zdążę. A, zdążę. Jeszcze jednej deadry nie poszukam. Ale... Moja gwiazda znów jest taka jak wcześniej, a dusza Malina pogrążyła się w otchłani. Dobra robota, śmiertelna istoto. Dziękuję. Jak Pani. Zostało przewidziane, możesz korzystać z mej gwiazdy w sposób, jaki uznasz za stosowny. Fajnie. Nie, jasne, dziękuję pani. Bywaj, śmiertelna istoto. Wiedz, że Azura strzec będzie w zmierzchu nici twego losu. Dziękuję pani. Podczas twojego pobytu w gwieździe, Azura obdarowała mnie wizją. Jak twierdziła, ostatnią. Czemu? Od ucieczki z Morrowind zawsze mogłam liczyć na Azurę. Teraz nie wiem, co mam począć. Czemu? Jeśli potrzebujesz mojej pomocy, będę zaszczycona, mogąc ci towarzyszyć. Strażniku gwiazdy, miałabym cel w życiu. Przed nawróceniem na czczenie Azury byłam czarodziejką o sporych umiejętnościach. Potem wystarczała mi magia bogini. Mogłabym wspomóc twą misję moimi czarami. Chronić cię przed zgubą. Niszczyć twoich wrogów. Zdaje się, że już kogoś masz. Czyli mogę mieć tylko jednego pulcznika. Słabo. Nie, no Lili nie zastąpię to niestety. Tak, czempionie Azury? Nic. Do następnego, strażniku.